Siemaneczko, ja jestem Maksymalny77, a to jest kolejny odcinek z FIMA na moim kanale. Mecz odbędzie się w Malili, czyli w Szwecji. Zobaczymy, jak mi pójdzie tor. Fajny, lubię go. Myślę, że naprawdę będą ładne zawody, ale oczywiście zanim rozpoczniemy jakiekolwiek ściganie, trzeba naprawić naszą maszynę, czyli właśnie ramę, olej i inne takie rzeczy. Zapraszam do turnieju. Rozpoczynamy turniej. Mam nadzieję, że będziemy świadkami... Jesteśmy już w zawodach. Jedziemy pierwszy bieg. Otwieramy ten mecz z trzeciego pola. Biały kask. Jadę z Bachelorem Janowskim oraz Iversenem z Podpłotu. Będzie naprawdę bardzo ciekawie. Bieg pierwszy otwarciem zawodów przez Mateja Żagara. Przełożymy się jeszcze szybciutko jakoś. I czas rozpocząć to piękne ściganie w tej otóż to pięknej gierce żużlowej. Zostaje oczywiście na starcie. Moje wyzwanie od AJ-a dalej obowiązuje i dalej będę walczył o to, żeby wygrać bieg po bardzo długim zostaniu na starcie. Zobaczymy, czy mi teraz wyjdzie. Dobra. Pierwszy zawodnik łyknięty. Iversen na ostatniej pozycji. Janowski na prowadzeniu. Bachelor teraz drugi próbuje dogonić Janowskiego, ale tym samym zbliża się do niego Żagar. Teraz Bachelor wyprzedza Janowskiego i atak Żagara. I pyk, wyprzedzony pięknie na tym łuku. I nożyczki na Bachelora, czy teraz złapie dobrą prędkość i przyczepność, aby wyprzedzić zawodnika w kasku czerwonym. Na razie się udaje. I Bachelor praktycznie na równi. Wszyscy równo wchodzą w ten łuk. Przytrzymany Janowski na krawężniku, wygrana przez Żagara. Pięknie pojechał w tym biegu Żagar. Wszyscy w tym biegu coś pokazali. Najsłabiej pojechał niestety Iversen. Być może się słabo przełożył na ten pierwszy bieg. No jak widać, no nie miał prędkości, nie mógł za bardzo co tutaj zrobić. Nie pokazał tutaj dobrej prędkości. Ale miejmy nadzieję, że się przełoży i uda mu się jeszcze pościgać w tym meczu. Tutaj piękne nożyczki na Bachelora. Tutaj ładny wjazd. Pierwszy bieg za nami, 3 punkty na koncie Żagara. Kto jeszcze 3 punkty przywiezie? Hancock, komplet. O, niebezpiecznie. Holder, 5 punktów, czyli 3 i 2 oczywiście. Kasprzak, 3 i Andras Jonsson, 3. A nie, czekajcie. Zobaczmy na tabelę, tutaj będzie łatwiej. Czyli tak, ja, Harris tutaj był. Chris Holder, 3. Greg Hancock, 3 oczywiście. I Kasprzak, 3. Okej, czyli bieg 7. Jason Doyle, Thomas Jonasson i Chris Harris. Ja z pola 4 w kasku żółtym. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Odsypany po zewnętrznej. Oczywiście 7 bieg to już naprawdę fajnie. Po zewnętrznej można się napędzać. A w tym biegu to właśnie chciałbym zrobić. W czerwonym kasku Jason Doyle. W niebieskim Thomas. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Oczywiście zostaję ponownie na starcie. I mamy nadzieję, że uda mi się wyjść z tego jak najlepiej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bieg 7. Dobra, jest dobrze. Ruszyłem za wcześnie, ale już się ukarałem. Zostaje jeszcze bardziej. I w tym momencie bieg będzie jeszcze trudniejszy przeze mnie do wygrania. I nawet nie wiem, czy przywiozę jedynkę. Teraz wielkie turbulencje tam na tym drugim łuku. Nie mogłem się tak włożyć w łuk, żeby nie tracić tej prędkości. Ale w miarę z tego jeszcze wyszedłem. Jeszcze mi jakoś to wyszło. Pięknie wyprzedzony Jonasson. Lecimy po Harrisa i Jasona Doyle'a. Nie ma co się zatrzymywać i oglądać za siebie. Pozycji nie można bronić, trzeba atakować kolejne.
walczyć na łokcie o te punkty, rozpychać się na tych hukach. Jason Doyle atakowany, wyprzedzony przez Żagara. W tym momencie środkiem w miarę toru jedzie Żagar. Ale Żagar nie pozostawia żadnej nadziei dla Jasona Doyle'a czy całej reszty stawki. On przewozi trójkę, on zdobywa kolejne punkty i on utrzymuje komplet po siódmym biegu. Greg Hancock również z kompletem i w tym momencie Greg Hancock i Żagar spotkają się w biegu 11 wraz z Jepsenem oraz Dziką Kartą. Naprawdę bieg 11, przepraszam, może być naprawdę bardzo ciekawy. Dwóch zawodników, którzy na tą porę utrzymują komplet. Zobaczymy, który z nich wyjedzie z kompletem. A może żaden z nich nie utrzyma tego kompletu. Zobaczymy. Wymieniamy opony szybciutko. I bieg 11, czas zacząć. Bieg może być naprawdę trudny. Bieg może być naprawdę trudny, tak jak każdy w tym spotkaniu, ale jednak Greg Hancock, który jest bezbłędny, tak samo jak ja w tym spotkaniu, może być naprawdę ciężki do pokonania. Dobra, startujemy. I Jason Doyle? Nie, znaczy jaki Jason Doyle, co? Michael Jepsen jest wykluczony. Upadek. Nie wiem, co tam się wydarzyło na tym łuku. Naprawdę nie wiem, ale zaraz sobie zobaczymy. Dobra, tutaj... No ledwo co i by się wywalił jeszcze Greg Hancock. Na całe szczęście to panował. Ale no tutaj naprawdę w tym biegu głównie widzę winę Michaela Jepsena Jensena niestety. Ponieważ zobaczcie, że on ma pierwsze pole. Z pierwszego pola nie jedzie się w taki sposób, że zobaczcie jak on tutaj pojechał. Jedzie do środka toru na prostej. I w ogóle się nie wkłada w krawężnik. On jedzie tak naprawdę zewnętrzną częścią toru. No tak się nie robi. No i to skutkuje wykluczeniem Jepsena i upadkiem Jepsena Jensena. No niestety słaby trochę scenariusz jak na ten 11 bieg. Jedziemy powtórkę biegu 11. Zobaczymy jak mi pójdzie Greg Hancock. Obok mnie po mojej prawej stronie Dzika Karta. Po mojej lewej oczywiście Amerykanin Greg Hancock w kasku niebieskim. Lecimy. Zielone światło zaświecone, prawie mi motocykl zgasł, to nie było mądre. Dzika Karta coś, nie wiem co ona zrobiła, ale to nie było na pewno bezpieczne ani rozsądne. W tym momencie Dzika Karta naprawdę dużo straciła, a mogła walczyć jeszcze o 3 punkty. W tym momencie zostanie przeze mnie wyprzedzona po krawężniku i jestem już drugi, jadę po dwójkę i teraz gonię gościa, który ma komplet, a ja prawie wyjechałem za tor i miałem lekki zawał przez chwilę. Chyba Greg Hancock będzie komplet. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Chociaż się jeszcze nie poddaję i wyprzedzam Hancocka. Ale dobra, chyba mi się uda. Pojechałem bardzo szeroko, tak żeby zablokować ścieżkę Grega Hancocka. Udaje się. Uderzyłem w mikrofon słuchawkami. Mam nadzieję, że nie było słychać. Jak było słychać, to przepraszam. Bieg 11 wygrany przez Żagara. Teraz Greg Hancock 8 punktów, ja po 3 startach 9, czyli komplet 3 razy 3 punkty. W tym momencie 15 bieg. Kasprzak, Jonsson i Petersen. Z tymi zawodnikami spotkam się pod taśmą w biegu 15. Ja w kasku niebieskim, zobaczymy jak mi pójdzie. Dobra, nic nie wymieniam, nic nie naprawiam. Jedziemy, bieg 15. Najbardziej tutaj niebezpiecznym pod względem punktów jest Krzysztof Kasprzak, ponieważ ma 6. Ale trzeba uważać na wszystkich. Dobra, zostajemy i lecimy. Oj. Tam coś się złego stało z... Sam nie wiem, co tam się wydarzyło. Ktoś na pewno chyba stanął bokiem. Ależ tutaj kogiel mogiel się zrobił! Te moje boty naprawdę zaczynają jeździć naprawdę bardzo ostro. Wow, co tu się wydarzyło w ogóle? Jak... What? Zobaczcie, jak postawiło Kasprzaka. Znaczy tak naprawdę to on się już położył. Tylko inne pytanie moje jest takie. Jak został z tego biegu wykluczony Andreas Jonsson? Czy on się jakoś wywróci? Wow, ale tego Kasprzaka tam... Aha, dobra. Wiecie co się stało? Jako ostatni
kontakt, znaczy gra uznała, że największy wpływ na ten wypadek miał Andreas Johnson. A szczerze mówiąc, ale nie, naprawdę, ten wypadek wyglądał koszmarnie. Naprawdę ten wypadek wyglądał koszmarnie. Naprawdę boli mnie ten wypadek aż w grze komputerowej, naprawdę. Zobaczcie, jak nim rzuciło. Szczerze mówiąc, Kasprzak, wydaje mi się, że kiedyś taki wypadek nawet miał, chociaż bardziej na wejściu w łuk. Obróciło go kilka razy i spadł na plecy, z tego co mi się wydaje. I też w cyklu Grand Prix, o ile się nie mylę. Naprawdę wypadek wyglądał bardzo źle. I całe szczęście, że nie jest to świat realny, bo tutaj oczywiście kontuzji nie ma. Boty ani gracze też nie cierpią, jak się wywalą, po prostu klikają Enter i są ponownie pod taśmą, albo czekają do kolejnego biegu. W realu jednak tak to nie działa, jak wiecie. I w realu mógłby się ten bieg skończyć naprawdę o wiele, wiele gorzej niż tutaj. Na pewno by się skończył. Kasprzak, ty jesteś jakiś dziwny dzisiaj. Jedziesz strasznie wolno. Dociskasz ten motocykl, jedziesz... Ja rozumiem, że ty jesteś po wypadku. Jeszcze szok po tym wypadku, adrenalina i w ogóle wszystko. Ale no, tak na środku toru jechać to tak nie za bardzo, ja ci powiem. Ale chyba uda mi się wygrać ten bieg. Teraz atak na Petersena będzie udany. I w tym momencie on podjedzie mnie pod krawężnik raczej. Nie, dobra. Pięknie wygrany bieg. Kolejny. Kasprzak, naprawdę słaby czas. Zobaczcie, 6 sekund po nas dojechał dopiero do taśmy. Naprawdę bardzo dziwne. No bo 6 sekund to jest naprawdę ogromna przewaga. I mamy bieg 19. Ostatni bieg przed półfinałami. Ostatni bieg, w którym mogę poprawić sobie jeszcze bardziej sytuację na finały, żeby pierwszy wybrać sobie pole. W tym momencie jadę z Hampelem, Uffindenem oraz Chrisem Holderem. Bieg 19. Zobaczymy, jak pójdzie mi z trzykrotnym mistrzem świata, Tajem Uffindenem. Bieg naprawdę ciężki, obsada naprawdę bardzo mocna. I może być naprawdę bardzo trudno to wygrać. Z Hampelem miałem naprawdę bardzo często zacięte biegi. W tym momencie tam karambol chyba znowu. Ojc... Wow, postawiło mnie bardzo źle. I teraz muszę gonić. Bardzo muli mi motocykl, nie chcę wyjechać z toru. Wolę dojechać na zero, niż na wykluczenie. Chociaż wolę nie mówić, że zero, bo nie lubię zer. Wolę 3 lub 2. Nie no, nawet jedynkę przyjmę bardzo ciepło. Na razie jadę, wyprzedzam po krawężniku dwójkę zawodników. Hampel i Tai Uffinden już tracą swoje pozycje. W tym momencie, wow, bardzo blisko krawężnika. Lecimy po dwójkę, nie chcę być zachłanny i w tym momencie stracić te dwa punkty w głupi sposób. Dwa punkty kompletu już nie ma, ale jest naprawdę bardzo ładnie. Chris Holder wygrywa ten bieg, Tai Uffinden trzeci i bez punktu Jarosław Hampel, niestety Polak, dowozi zerówkę. Zobaczymy, jaki pójdzie w biegu wraz z Krzysztofem Kasprzakiem, Andreasem Johnsonem oraz Maciejem Janowskim. Raczej na ten moment nikt, jeżeli chodzi o Mistrza Świata, nikt mi raczej nie zagraża aż tak mocno, więc stresować się nie muszę. W tym biegu, w tym meczu tym bardziej wychodzę na prowadzenie, zdobywam kolejne cenne punkty, a to stawia mnie w bardzo dobrym świetle na przyszłość. Każdy jeden punkcik w tabeli jest bardzo istotny. Krzysztof Kasprzak, Maciej Janowski, Matej Żagar i najbliżej bandy Andreas. Dobra, teraz skupienie, żeby się nie wywalić albo nie zrobić jakiejś głupoty totalnej. Dobra, muszę dojechać drugi. Nie ma innego wyjścia. Drugi muszę być, żeby dostać się do półfinału. Albo pierwszy. Wow, Kasprzak! No, idź sobie! Dobra, wyprzedzony Kasprzak w tym momencie. Gonimy stawkę, czołówkę, wszystko, nieważne. Lecimy po drugie miejsce. Po
drugie miejsce w tym biegu co najmniej. W tym momencie mój duży błąd, wjeżdżam w płot i tracę przy tym prędkość oraz uszkadzam sobie motocykl. W tym momencie okrążenie ostatnie. Ostatnia szansa na zdobycie finału. Wyprzedzam po zewnętrznej Andreasa Jonssona, atakuje Macieja Janowskiego i wygrywam półfinał. Na ostatnim okrążeniu udaje mi się wyprzedzić dwójkę zawodników, którzy od początku prowadzili. Andreas Jonsson niestety wypada z finału, ale Maciej Janowski dalej zostaje ze mną w finale. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Kto jeszcze dostanie się do finału? Uwaga! Greg Hancock dostaje się do finału. Obsada finału to Żagar, Hampelk, Hancock i Janowski. Dobra, lecimy. Finał będzie naprawdę pięknie. Mam dużo pozytywnych myśli teraz po tym ostatnim biegu. Mam nadzieję, że się uda. Bardzo zużyty silnik. Oby nie było żadnej awarii mojego silnika, czyli defektu. Mam nadzieję, że dojadę ten bieg chociaż na ten jeden punkt, żeby na tym pudle, na tym podium się znaleźć. Lecimy, bieg ostatni dzisiejszego spotkania. Piękny start. Nie mój. Lecimy. Lecimy. Teraz już zostałem, dobrze jest. Okej. Mniej komentarza z mojej strony, dużo skupienia. Okej. Wywieziony pod płot Janowski, ale teraz jeszcze odzyskuje swoją pozycję i wjeżdżam pod łokieć, wjeżdżam pod niego, odśrodkowam, nie wysadzi na zewnętrzną część toru, napędzę się, pięknie wygrany finał, piękne zakończenie finału w Szwecji, jestem bardzo zadowolony, tutaj moja pepega troszeczkę za szybko wystartowałem, ale oczywiście ukarałem się sam, zostaję jeszcze dłużej i to wychodzi mi bardzo na minus. Niestety często zapominam o tym, że muszę zostawać na tym starcie. Bardzo ładny bieg. Szczerze mówiąc, zmęczyłem się tym biegiem. Troszeczkę dużo myślałem. Nie był on taki spektakularny, że wiecie, mijanka tutaj, jakieś ostatnie łuki, ale bardzo ciężko było mi nabrać prędkość. Może tego też nie widać, ale faktycznie musiałem się nastarać bardzo dużo, żeby dogonić tego Janowskiego i tutaj jeszcze opanować tą sytuację z zewnętrzną częścią toru. Mogłem bardzo łatwo tam się zakopać, więc tutaj naprawdę ciężki bieg, ale bardzo, myślę, ładnie przeze mnie odjechany. Zobaczcie, bo tutaj, o, już po zewnętrznej części toru, zaraz wam pokażę, tutaj jest bardzo ciemno. Tutaj jest za dużo materiału i gdybym tam wjechał, no to najprawdopodobniej bym się zakopał na tyle, że wjechałbym w płot i najprawdopodobniej zleciałbym jeszcze na trzecią pozycję, więc naprawdę bardzo się cieszę, że udało mi się to utrzymać. Zobaczmy jeszcze ostatni łuk. Szczerze? Nawet z dużą przewagą wygrałem nad Janowskim. Myślałem, że byłem... Nie no, ale pewnie wygrałem. Zobaczcie, około motocykla. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Grand Prix wymalili, uważam, za udane. 20 punktów zdobytych. I finał bardzo ładnie wygrany, moim zdaniem. 20 punktów, 7 startów, jak już mówiłem. Tak wygląda punktacja, możecie sobie zatrzymać odcinek tutaj, jeżeli chcecie popatrzeć bardziej szczegółowo. Tak wygląda, tylko jeden punkt stracony. Gdybym był bardziej zachłanny, mógłbym zdobyć więcej, ale równie dobrze mógłbym zdobyć mniej. Nawet nie wiedziałem, że tutaj jest aktualny ranking Mistrzostw Świata, ale mamy aktualny ranking Mistrzostw Świata. W taki sposób to wygląda, 15 punktów przewagi nad Gregiem Hancockiem Petersen. Odstaje już bardzo i Hampel tym bardziej, więc raczej nikt nie zagrozi mi już w zdobyciu Mistrza Świata. To jest dopiero połowa Grand Prix, ale czuję się na razie pewnie. Na ten moment wygląda to naprawdę bardzo ładnie i jeżeli tak zostanie,
będę miał Mistrza Świata i będzie kolejny sezon do świętowania ze zdobycia Mistrza Świata w tej otóż to pięknej gierce żużlowej. Tak więc na dzisiaj to by było na tyle. Ja zapraszam Was do kolejnych odcinków. Następne Grand Prix w Horsens, czyli w Danii. Kolejny odcinek z FIMA oczywiście w poniedziałek o godzinie 18. Na kanale jest bardzo dużo serii, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Do zobaczenia, miłego dzionka Wam życzę. Trzymajcie się, cześć!